Bohaterem naszego kolejnego spotkania, właściwie należało powiedzieć bohaterką, jest jednostka Legionów Polskich, która wydaje się pozostaje przez cały czas trochę w cieniu tej legendarnej pierwszej Brygady Legionów Polskich, na której czele stał bezpośrednio komendant brygadier Józef Piłsudski, a mianowicie druga Brygada Legionów Polskich, ta, której dowódcą, której komendantem, ale również takim wodzem duchowym, rodzajem autorytetu nie tylko wojskowego, ale także politycznego, był pułkownik, później generał Wojska Polskiego w niepodległej Rzeczpospolitej, czyli Józef Haller. Notabene w czasie, o którym mówimy, de facto nie było już drugiej brygady. Podczas wydarzeń, o których będzie mowa, druga brygada to jest określenie, którego używa się zwyczajowo, ponieważ jednostki wchodzące w skład drugiej brygady tworzą wówczas nową formację, której patronują Austriacy i która nosi nazwę Polskiego Korpusu Posiłkowego. Przypomnijmy, geneza tej sytuacji, a mówimy tutaj o sytuacji z lutego 1918 roku, jest taka, iż, jak pewnie pamiętamy, w połowie roku 1917 Józef Piłsudski inicjuje akcję polityczną odmawiania składania przysięgi na wierność sojuszowi z państwami centralnymi przez legionistów. Pierwsza i trzecia brygada idą za komendantem, natomiast druga brygada, posługując się taką swoistą filozofią, to jest właśnie ta filozofia, którą wpoił jej Józef Haller i dla której była ona nazwana również żelazną, postanawia tą przysięgę złożyć, postanawia dochować wierności Wiedniowi i Berlinowi, a podstawą tej filozofii było takie przekonanie, że jeżeli już mamy Wojsko Polskie w mundurach, z bronią, to nie wolno tej jakości zaprzepaścić, zmarnować w wyniku podejmowania decyzji politycznych. Że to już jest jakiś fundament, na którym mogą być budowane siły zbrojne. Co prawda przyszłość, historia pokazała, że rację w tym sporze Haller-Piłsudski miał Piłsudski, ale nie można też odmawiać najlepszych intencji tych, którzy poszli za pułkownikiem, wówczas później już generałem Józefem Hallerem. A więc w lutym 1918 roku Polski Korpus Posiłkowy, czyli druga Brygada Legionów Polskich, stacjonuje w okolicy Rarańczy, to jest tuż koło frontu austriacko-rosyjskiego, i do jednostki tej docierają szokujące informacje. Mianowicie kilka dni wcześniej zostaje podpisany traktat brzeski z 9 na 10 lutego 1918 roku, traktat pomiędzy państwami centralnymi z jednej strony, a Ukraińską Republiką Ludowej z drugiej. Traktat, który zapewnia Niemcom i Austriakom wsparcie surowcowe, wsparcie jeśli chodzi o zaprowiantowanie, chodzi tutaj przede wszystkim o zboże ukraińskie, ze strony Ukrainy. Zapewnia im również to, że Ukraina będzie takim elementem politycznym szachującym Polaków i Rosję na wschodzie, oczywiście z korzyścią dla Berlina i Wiednia. Natomiast dla Polaków jest to gwóźdź do trumny idei odbudowy państwa polskiego u boku Niemiec i Austro-Węgier. Następuje fakt, który czasami określano współcześnie jako kolejny rozbiór Polski. Z ziem, które miały przecież stanowić ziemię Królestwa Polskiego, zostaje odłączone Podlasie, zostaje odłączona Chełmszczyzna z miastem Chełmem, etniczne tereny polskie, zamieszkiwane przez większość polską, i mają zostać przyłączone do państwa ukraińskiego. Mało tego, Małopolska Wschodnia, czyli część państwa austro-węgierskiego, z Lwowem, z historycznym polskim miastem, z większością polską, z polską wyższą szkołą, ma być również przekształcona w taki rodzaj autonomicznego kraju, oczywiście pod zwierzchnictwem Habsburgów, którym bardzo dużo do powiedzenia będą mieli Ukraińcy. A więc krótko mówiąc, roznosi się hasło zdrada. Sojusznicy, Niemcy i Austriacy, przy których przecież zostaliśmy, mimo że komendant Piłsudski nakazał inaczej, wybraliśmy inną drogę, mówiąc językiem żołnierzy drugiej brygady, odstąpili od nas, zdradzili nas na rzecz Ukraińców. Rodzi się wówczas w szeregach drugiej brygady, używając już tego określenia,
koncepcja takiego spektakularnego, w cudzysłowie, podziękowania za służbę Austriakom u boku Austriaków i Niemców, mianowicie karkołomny plan przejścia przez linię frontu. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, iż druga brygada stacjonuje blisko linii dzielącej tereny rosyjskie i tereny kontrolowane przez Austriaków, no to ten teren jest również nasycony wojskami austriackimi. W pobliżu znajdują się chociażby dwie dywizje kawalerii pod dowództwem wybitnego oficera austriackiego Ferdynanda Kossaka. A więc plan polega na tym, że te wojska polskie mają się przebijać przez linię frontu austriacko-rosyjskiego, aby dotrzeć do Rosji. I tam czeka je nagroda. Tą nagrodą jest możliwość połączenia się z operującymi, tworzącymi się właśnie na tym terenie polskimi oddziałami funkcjonującymi na terenie kontrolowanym przez Rosjan, mianowicie z tak zwanymi polskimi korpusami na wschodzie. Mówimy o tak zwanym drugim korpusie polskim. No ale ten plan jest oczywiście niesłychanie trudny do wdrożenia. On rodzi się w głowach oficerów drugiej brygady, no między innymi chociażby Romana Góreckiego, między innymi Józefa Zająca, także Michała Roli-Żymierskiego, który później odegra już zupełnie inną, nie nazbyt godną pochwały rolę jako oficer Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, a nawet już później w okresie II wojny światowej, ale wtedy jest oficerem drugiej brygady i stanowi jedną z tych osób, które ten plan mają wdrożyć w życie. Zostaje zwołana specjalna narada. Oczywiście wszystko to dzieje się w konspiracji przed Austriakami, do których jednak pewne informacje i tak przeciekają. W związku z tym podejmują mobilizację celem zapobiegnięcia przejścia oddziałów polskich na stronę rosyjską. I o tym planie wie, jest również w niego wtajemniczony pułk i popiera go. Popiera go pułkownik Józef Haller. W nocy, a właściwie wieczorem, z 15 na 16 lutego, około godziny 18, rozpoczyna się zatem wymarsz. Trzon drugiej brygady Polskiego Korpusu Posiłkowego stanowi drugi i trzeci pułk piechoty. To są jednostki, które mogą się posuwać stosunkowo szybko, no ale trzeba również pamiętać, że to są tabory. To jest również artyleria, czyli te jednostki, które siłą rzeczy będą posuwały się wolniej. Tymczasem Austriacy podejmują mobilizację i pomiędzy wojskami polskimi, które posuwają się w kierunku granicy, w kierunku Rarańczy z okolicy Czerniowiec, pojawiają się jednostki austriackie, między innymi 53. Pułk Piechoty, siłą rzeczy złożony bardziej z Chorwatów niż Austriaków, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście dochodzi do zaciekłych walk. Oddziały polskie odrzucają wojska cesarsko-królewskie, które usiłują zatrzymać ich w tym marszu w kierunku Rarańczy. Przebijają się dalej. Najpierw drugi pułk, później dołącza do niego trzeci pułk. Niestety tabory, które są opóźnione ze względu na ich specyfikę, na trudność, wolne poruszanie się, jak również część oficerów i część żołnierzy byłej drugiej brygady Legionów Polskich zostaje odciętych przez Austriaków. Ale gro sił polskich przechodzi przez granicę. Sama linia graniczna po tym starciu z oddziałami austriackimi nie jest już strzeżona. Tyle tylko, że znajdują się oczywiście zasieki, które trzeba pokonać. Tutaj warto dodać, ponieważ Polacy nie posiadają specjalnego sprzętu, który by służył do rozcinania tych zasieków, do torowania sobie drogi przez tą umocnioną granicę, więc w związku z tym posługują się najprostszą metodą, to znaczy rzucają swoje płaszcze, tak, rzucają części mundurowania na druty i przechodzą na drugą linię frontu, gdzie no, czeka ich także trudne zadanie. Pamiętajmy, że Rosja jest wtedy obszarem właściwie anarchii. Operują z jednej strony czerwoni, z drugiej strony biali, z trzeciej strony oddziały właściwie takie nieokreślone, również dezerterów. Zadaniem Polaków jest dotrzeć do polskich korpusów. Tutaj zresztą
pewną pomocą służy oficer polskiej organizacji wojskowej, tajnej konspiracji organizacji powołanej do życia przez Józefa Piłsudskiego, który warnie się przyczynia do nawiązania tego kontaktu i w okolicach Jampola dochodzi do tego spotkania i później już żołnierze drugiej brygady, 2-3 pułku piechoty, stanowią część polskiego korpusu, maszerują na wschód i biorą udział między innymi w słynnej bitwie pod Kaniowem, w trakcie której rzec można, druga brygada Legionów Polskich stanowiąca część korpusu Dowbora Muśnickiego właściwie dopełnia takiego szlaku bojowego, to znaczy walczyła wcześniej z Rosjanami, pod Rarańczą z Austriakami, pod Kaniowem musi zmierzyć się z Niemcami. Różne są losy tych żołnierzy, którzy brali udział w tej bitwie. Niektórym udaje się, chociażby tak jak pułkownikowi Hallerowi z 2 Brygady Legionów Polskich, dotrzeć nawet do Francji. Inni służą w korpusach polskich, w oddziałach polskich, docierają rozmaitymi drogami do Polski po odzyskaniu przez nią niepodległości. Natomiast tych, których Austriacy schwytali podczas przejścia przez granicę, tym grozi sąd wojskowy. Sąd wojskowy, zdrada stanu, no i oczywiście kara śmierci. Zostają internowani w obozach w Marmaros-Siget i w Chuszcz. W Marmaros-Siget odbywa się proces, na którym zresztą bronią ich wybitni polscy prawnicy, chociażby Herman Liberman, który też miał swój epizod legionowy, ale jak pamiętamy, kończy się w międzyczasie I wojna światowa, oni zostają właściwie uniewinnieni, trafiają na front włoski, wcieleni do oddziałów austriackich, ale tam właściwie szlak bojowy ich kończy się, zanim się zaczął, dlatego że następuje koniec działań wojennych na frontach Wielkiej Wojny.